Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Nawet nie pamiętam, który dzisiaj jest, ale zobaczymy. 28 grudnia. Wiecie co, jak się tak leży w łóżku i nie można wstać, pochodzić chwilę, to czas upływa zupełnie inaczej. Gubię rachubę. Nie wiem, jaki dzień tygodnia, nie wiem, który kolejny dzień, no teraz zajrzałem. Wtorek, 28 grudnia. Święta, święta i po świętach. No niestety to tak jest. Święta szybko mijają. Czeka się na nie cały rok czy pół roku. Potem szybko mijają. Ja mam troszeczkę lepiej, dlatego że mam 52 święta w roku, dlatego że sobota. Siódmy dzień tygodnia według przykazania Pan Bóg mówił, żebyśmy zachowywali ten dzień jako święty, jako święto, żeby to było świętem nasze, żeby wszystko przygotować w piątek przed zachodem słońca i żeby wejść w siódmy dzień tygodnia. Wiecie co, jak od czasu jak żyję według tego, takiego, nie wiem, kalendarza, według tego rytmu, co tydzień mam święto, naprawdę to jest święty czas, świąteczny czas. Zapraszamy Boga do bycia z nami. Wiemy, że On jest, pomimo że go nie widzimy oczami. Nie słyszymy Go dosłownie, ale widzimy ślady Jego, które On zostawia, Jego działalności, dlatego że On nas uczy życia przez wiarę. Uczymy się żyć z wiary. I dlatego mamy tych świąt tyle i możemy się nazywać błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Ale wracam do dalszego ciągu moich zmagań z nowotworem. Muszę powiedzieć, że każdy dzień przynosi odrobinkę. Naprawdę to jest odrobina, powolutku. Zmian, odrobinę zmian przynosi każdy dzień i z każdym dniem jest coraz lepiej. Czuję to w ciele, w organizmie. Odżywiam się w dalszym ciągu tak, jak się odżywiałem. Jest to dieta kalorycznie bardzo skąpa, ale wartościowo, niezwykle wartościowo. Także gubię w dalszym ciągu, cały czas jeszcze gubię, wiecie co, zobacz, zwisa skóra taka, pod którą była tkanka tłuszczowa niepotrzebna. No niestety znikają też mięśnie, dlatego jest, ponieważ tej masy mięśniowej jest mniej, no to coś się luzuje, ten worek, który był wypełniony, czyli w postaci mojej skóry zaczyna być pusty i dlatego zwisa. Ale wiem, że po iluś tam, nie wiem, po roku czy po dwóch latach, nie wiem ile to będzie trwało, to się wypełni i będzie zupełnie inaczej wyglądało. Przepraszam, że jestem nieogolony dzisiaj. Nagolę się co 3-4 dni. Także wybaczcie, że tak nieświeżo wyglądam, ale jestem świeżo umyty, bo wczoraj mieliśmy taką dużą toaletę. Zostałem umyty. Prawie wykąpany, mógłbym powiedzieć, chociaż to była miseczka z wodą i gąbka, ale czuję się taki odświeżony, nabalsamowany. Jest mi lepiej, jest mi dobrze. Jak się czuję w ciele. Jak mój rak. Jestem zdumiony tym, jak cofa się choroba. Jestem w tej chwili już tylko na połówce plastra. Z tyłu na plecach mam naklejoną połowę plastra. Zaczynałem od półtora. To było półtorej dawki plastra znieczulającego, morfina. W tej chwili jest tego połówka. Zdjąłem gdzieś tam po drodze jedną połówkę. Niedawno, chyba 4 dni temu czy 5, zdjąłem kolejną połówkę. No i tak liczę, za jakieś 3-4 dni powinienem zdjąć, może za tydzień zdejmę tą ostatnią połówkę. Jeżeli nie będzie bólu, to zacznę rehabilitację, zacznę ćwiczenia, dlatego że dopóki ten plaster jest i on mnie znieczula, nie mogę sobie pozwolić na jakieś głębsze ćwiczenia, skłony, większy wysiłek, dlatego że gdybym sobie zrobił krzywdę, gdybym przegiął, coś mógłbym zerwać, nie wiedząc o tym, nie czując bólu i dlatego nie podejmuję się, dopóki mam znieczulenie, nie podejmuję się rehabilitacji. Jak już będę bez plastra, czyli nie będzie już tych bólów spowodowanych przerzutami, które były tak tragiczne, że wiecie co, te plastry naklejone, kiedy się nie ruszałem, sprawiały mi ulgę. A
ale kiedy był jakikolwiek ruch, to ból był potworny, taki, no tak silny, że można powiedzieć, rozum odbierał ten ból. Ale w tej chwili już jest ok. Jak zdejmę tą połówkę, to będę ćwiczył. Będę pokazywał wtedy też, na co mnie już stać. A przyjdzie taki moment, że wyjdę z łóżka i będę próbował stawać. I nawet, wiecie co, wysłałem taki anons na stronę, facebookową stronę Oddam za darmo Szczecin. Wysłałem taki anons, że poszukuję chodzika. Chodzika, przy którym będę mógł spróbować stawać. I odezwała się na to, w nocy to wysłałem, rano dzisiaj odezwała się jakaś przemiła pani, która powiedziała, że ma taki chodzik po babci, bez kółek co prawda, dla mnie chyba lepszy bez kółek, bo to jest taka stabilna rama, na której będę mógł stać i rękami się o nią opierać i próbować przesuwać się moimi kroczkami. Także odezwał się ktoś, przemiła kobieta, która po prostu mi udzieliła wsparcia w postaci tego chodzika po babci. Bardzo szczęśliwa też jest, że mogła mi to ofiarować. Jak już będę chodził, będę jeździł, zajadę do niej, odwiedzę ją i podziękuję jej osobiście bardzo serdecznie. Pokażę jej cud Boży wykonany na mojej osobie. No i to, że ona się przyczyniła do tego, że mogę chodzić. Doznaję i doświadczam takich, wiecie co, takich sygnałów miłości ze strony Boga, który działa przez ludzi. Bo Bóg działa przez ludzi. Doświadczam tego taki ogrom doświadczeń tej miłości, że no wymiękam, po prostu wymiękam. W ogóle zrobiłem się jakiś taki płaczliwy, nigdy taki nie byłem. Bardzo łatwo wzruszam się w tej chwili, bardzo głęboko przeżywam różne rzeczy. To chyba jest spowodowane też tym, co się ze mną stało, tym, co przeszedłem. No i tym przede wszystkim, że poznaję Boga, bo to są, wiecie co, to są takie dotyki, Bóg tak mnie dotyka, tak, tu mnie dotyka gdzieś, tu mnie dotyka, no przez taki anons, który wysłałem, doznałem takiego dotyku. Zgłosił się też do mnie człowiek, bo wysłałem mój filmik na stronę facebookową też choroby nowotworowe czy coś takiego i zgłosił się pewien człowiek, Przemek. Bardzo ciekawy człowiek, który pomaga też ludziom wychodzić z raka właśnie w taki niestandardowy sposób, niemedyczny. I miałem z nim bardzo ciekawą, długą rozmowę i myślę, że będziemy dalej rozmawiali, dlatego że wspólnym tematem i taką płaszczyzną tej naszej rozmowy również był Bóg. Bóg, który jego dotknął i on został wyleczony z jakiegoś bardzo ciężkiego stanu. Nie mówi mi co to było. W każdym razie ta płaszczyzna no niesamowita jest. Trafiłem też na link, przysłał mi mój brat w Chrystusie, przysłał mi link pewnego murzyna ciemnoskórego, bo to tak, nie wiem jak jest trendy dzisiaj, jak nie jest trendy, który opowiada o swoich odkryciach biblijnych, że odkrył piękno szabatu, odkrył piękno dziesięciny. Człowiek, który jest z tych kościołów, czy zielonoświątkowych, czy chrystusowych, Bożych Kościołów w Chrystusie. Nie wiem, skąd on tam jest, co to za denominacja. W każdym razie jest to chrześcijanin, który bada Biblię i dzięki tym studiom biblijnym, takim osobistym, głębokim studiom biblijnym, odkrywa najpiękniejsze prawdy, które w Biblii są zawarte. A to jest najważniejsza droga do uzdrowienia, do leczenia. Bo to jest najpierw droga do uzyskania życia na zawsze, życia wiecznego. Wiecie, jakie to jest ważne? Mieć zbawienie, życie na zawsze, bo każdy z was, który teraz słuchasz tego, każdy z was będzie musiał umrzeć. My odsuwamy to. Śmierć odsuwamy na nie wiadomo kiedy, a to nie mnie to dotyka, to umarł ktoś tam. Teraz na COVID umierają ludzie, a to umarło iluś tam ludzi, ale to cały czas jest daleko ode mnie. Ale kiedy śmierć przychodzi, no to skraca się perspektywa, zmienia się to wszystko. I dlatego wartość wieczności, wartość tego, czego uczy nas Biblia, jest niezwykła. To jest największa wartość, jaka może być. Bo Bóg daje życie wieczne przede wszystkim. To jest Jego celem.
bo on wie, że i tak wszyscy umrą, oprócz tych, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa. Każdy będzie musiał się zmierzyć i przejść tą granicę, a potem będzie zmartwychwstanie, ale Biblia uczy, że będą dwa zmartwychwstania. Lepsze i gorsze. To lepsze to jest dla tych ludzi, którzy uchwycili się Chrystusa, uchwycili się Jego obietnic, którzy przyjęli zbawienie, które jest za darmo. Wyobraźcie sobie, za darmo, z miłości Boga jest zbawienie, tylko że ludzie w to nie wierzą, Boga nie znają. Bóg jest kompletnie zakłamany. Kościoły, denominacje, teolodzy, liderzy rozmaici kompletnie Boga nie znają i nauczają takich, wiecie co, farmazonów, że ręce opadają. A Boga może poznać każdy z was i naprawdę nie trzeba do tego lidera, nie trzeba nikogo takiego, żadnego nauczyciela. Ja nie jestem nauczycielem, nie pretenduję do tego. Ja jestem takim pracownikiem, który pracuje z rolnikami. Tym się zajmuję zawodowo. Ale dlaczego znam się trochę na Biblii? Dlatego, że kocham tą książkę. Kocham to słowo, bo za tym się kryje Bóg. Za tym jest ukryty Bóg, którego nie widać wprost. Ale każdy może go odkryć. Jeżeli ja go odkryłem, ja, który nikim nie jestem, mogłem go odkryć i mi się objawił, to może go odkryć każdy jeden człowiek. Ja naprawdę nie jestem nikim. Nie mam żadnego teologicznego wykształcenia. Ja byłem zawsze fizyka, matematyka, gdzieś tam taki ścisły, zakuty łeb, mógłbym powiedzieć. Ja potem przez 20 lat prowadziłem firmę budowlaną, bo moje życie się pokiełbasiło. Potem przeszedłem w rolnictwo, w tą obsługę rolnictwa, gdzie wszystkiego musiałem się uczyć od nowa. W wieku 50, nie wiem, chyba 3 czy 2 lat. Musiałem się przebranżowić kompletnie. Ludzie się pukali w głowę. Chłopie, jesteś nienormalny. Robotę, którą znasz na wylot, budowałeś domy, kościoły. Ty zostawiasz na rzecz jakiegoś tam rolnictwa, o którym pojęcia nie masz. Wiecie co? Z Bogiem okazuje się wszystko można. Naprawdę, można się przebranżowić na stare lata. I co chciałem wam dzisiaj, czym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić? Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Ewangelii Marka. To będzie kawałek z Nowego Testamentu. Ale będę chciał wam pokazać coś, jak czytać Biblię, żeby ją rozumieć. Ostatnio rozmawialiśmy o Jerychu, o klęsce w Jerychu. Klęsce, jaką Bóg poniósł w Jerychu, bo tylko garstka ludzi została uratowana. Tylko ci, którzy się schowali w domu Rahab. Natomiast całe miasto, wszyscy można powiedzieć na śmietnik. To było coś strasznego. Bóg stracił tych wszystkich ludzi, bo oni go odrzucili. Nie uwierzyli, że Bóg jest kochany, kochający, dobry, czuły. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Ewangelii Marka i przeczytali sobie pewne podobieństwa i znaczenie tych podobieństw. I chciałem was poprowadzić w taką stronę, żeby wam pokazać, dać wam znowu klucz do tego, żebyście mogli umieć czytać Biblię i czytać przesłanie, które tam jest zawarte. A wiecie co, każda historia w Biblii to jest studnia z podwójnym, potrójnym, poczwórnym dnem. Jest tam tak dużo, tak niezwykłych rzeczy skrytych, ale one są wszystkie dla nas. Bóg to wszystko umieścił tam po to, żebyśmy my mogli to zrozumieć, jak to młodzież mówi, obczalić i naprawdę rozumieć. No i posłuchajcie, 4 rozdział Ewangelii Marka. Jeżeli ktoś ma Biblię i chciałby z Biblią śledzić, to zapraszam. Ewangelia Marka, 4 rozdział w przekładzie brytyjskim czy warszawskim, to jest 1072 strona. 4 rozdział Ewangelii Marka i zacznę czytać kawałek od 1 wiersza. I znowu począł nauczać nad morzem. Jezus, bo to jest cały czas historia o Jezusie. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. A cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. To było wielkie jezioro, to nie było morze, to było jezioro. No ale tutaj wyglądało jak morze. Tafla wody była spokojna, był piękny dzień, najprawdopodobniej piękny, słoneczny dzień. Wiecie co, jak był tłum ludzi, za Jezusem chodziły tłumy, ale my sobie nie zdajemy sprawy z tego, co to są tłumy. O czym Biblia mówi, jak czytamy i zaczął nauczać nad morzem i zeszło się mnóstwo ludu, to ja przyjmuję, że tak mogło być powiedzmy 3000, może 4000, bo to jest mnóstwo ludu.
bo Biblia gdzieś tam pokazuje te momenty, gdzie nakarmił 3000, nakarmił 5000. I wyobraźcie sobie takie powiedzmy 3000 ludzi, no takie mniejsze mnóstwo, 3000 ludzi, wyobraźcie sobie, ile to jest 3000 ludzi, którzy schodzą się w jedno miejsce i Jezus chce do nich dotrzeć, a wtedy nie było megafonów, nie było głośników. On wykorzystywał naturę. I on wiedział, że jak będzie nauczał z łodzi, to woda będzie niosła jego słowa i one dotrą do wszystkich, którzy są na brzegu. Każdy będzie mógł usłyszeć to jego nauczanie. A Jezus przyszedł i nauczał, dlatego że on chciał ludziom pokazać coś, co jest dla nich naprawdę najważniejsze, żeby oni coś złapali, zajarzyli, żeby mogli coś odkryć, jakąś perłę, jakiś skarb, żeby mogli z czymś odejść. No i cały lud usiadł nad brzegiem morza i nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Co siewca sieje? Dzisiaj siewniki sieją, więc to już jest nieczytelne dla nas. Ale wtedy szedł rolnik, miał taki worek na piersiach czy na brzuchu zawieszony. Ręką sięgał za pazuchę do tego wora i rozsiewał te garściami ziarno. Szedł i siał. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Jak sieje się dzisiaj, jak siewniki sieją, to też za siewnikiem leci chmara ptaków, chyba że lecą tylko za pługiem, dlatego że siewnik rozsiewa zatrute ziarno. Ziarno, ono jest czerwone, jest maczane w takiej truciźnie. To jest środek przeciw robalom, przeciw grzybom, przeciw wszystkim patogenom, bo dzisiaj rolnik nie chce się dzielić z robakami, z ptakami, z grzybami. Chce zawłaszczyć to wszystko dla siebie i dlatego zatruwa to ziarno. Oczywiście później my to jemy. Ale wtedy to ziarno było czyste i ptaki chętnie zjadały to ziarno. I przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi. Grunt skalisty, wyobraźcie sobie, troszeczkę ziemi, warstewka ziemi, ale pod spodem skała jakaś twarda, skała, która nie przepuszcza wody. Na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Jak jest cienka warstwa ziemi, to ziarenko, które wpadło do ziemi, puściło korzonki, ten korzonek przebił się przez tą warstwę ziemi i doszedł do skały i dalej nie może wchodzić. I ten proces wzrostu zatrzymał się. Kiedy przyszło słońce, to cienka warstwa ziemi, słońce wysusza i roślinka obumiera. A że nie miało korzenia, uschło. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. I owocu nie wydało. Ciernie to chwaściory, wyobraźcie sobie, ja uprawiam ogród. Zresztą jestem w polu bardzo często. Dzisiaj w polu nie ma problemu chwastów, takiego problemu, dlatego że się herbicydy pryska. To są takie chwastobójcze środki, które zabijają daną roślinę, czy roślinę danego rzędu, jednoliścienny czy dwuliścienny, i wtedy rośnie tylko to, co rolnik chce. A najlepszy jest oczywiście glifosat, czyli Roundup, który zabija wszystko, ale jeżeli nasiona są genetycznie modyfikowane, czyli człowiek pomajsterkował trochę w genach nasiona, to zrobił tam gen odporności, umieścił tam gen odporności na tą truciznę, którą nasiono jest wysycone. I można lać Roundupem i kukurydza nie zwiędnie, a wszystko inne zwiędnie. Jak wchodzicie na takie pola, to zobaczycie monouprawy, monokultury. Jak jest pszenica, to nie ma ani grama chwastów. Jak czasami chabry się na brzegu gdzieś pokażą, to tylko dlatego, że tam nie sięgnął opryskiwacz. Ale tutaj padło między ciernie, czyli między chwasty. Te chwasty bardzo szybko i bujnie wyrosły, zadusiły tą roślinę i roślina nie wydała owocu. Taka maleńka była, rachityczna, nie była w stanie nawet zakwitnąć i wydać owocu. A inne padło na ziemię dobrą,
wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Wiecie co, jedno ziarnko wrzucone w glebę sprawia, że 100 ziaren w kłosie potrafi mieć, 120 potrafi mieć. Czasem jest 30, czasami 60, ale wiele. To pomnażanie jest wielokrotne, naprawdę jest bardzo takie obfite. I mówi 9 wiersz, i mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Wiecie co, opowiedział taką przypowieść, rebus taki, zagadkę zadał. No i ci ludzie na brzegu słuchają, no idzie siewca, sieje, jedno ziarenko padło tu, drugie tu, trzecie tu. I tak patrzą, słuchają, co to Jezus mówi. A na końcu on woła, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I wiecie co, i koniec jest tej historii. Ona się tu urywa. Ewangelista urywa w tym miejscu to. Ale 10 wiersz to jest dalej kontekst tej historii, tylko już w zupełnie innym miejscu. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa i odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli. I słuchając, słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Jak wam się podoba? Ten pełen miłości Jezus. Ten Bóg objawiony w Chrystusie. Bóg Stwórca Wszechświata. Bóg, który wszystko utrzymuje słowem swojej mocy. Jak wam się podoba ten Bóg, który mówi do tych chłopaków, którzy pytają go o te podobieństwa, mówi, wam powierzono tajemnicę Królestwa. Tamtym na zewnątrz nie. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, a słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Kurczę, co za Bóg. Wiecie co, jak ja to przeczytałem, to mówię, nie, to nie moja bajka, nie akceptuję siebie takiego. Boże, nie akceptuję Cię, po prostu nie, nie godzę się na to. Co, jedni są do zbawienia, a drudzy są do śmieci? Na ogień? No bo na końcu ogień spali wszystko, wszystkich, wszystko. I mówię, nie, to nie tak, coś tu nie gra. Albo fałszywa Ewangelia. I spotkałem się z takimi ludźmi, którzy mi pokazywali te rzeczy i mówią, stary, w co ty wierzysz? Takiego Boga? Co tu jednych na śmietnik przeznacza, a drugich gdzieś tam do życia wiecznego? To sobie zrobił taką kastę dla siebie, a reszta na podpałkę. Po co mu tacy jacyś tam? Wiecie co, nie mogłem się zgodzić z tym. Nie mogłem na to przystać. Bo on dalej wyjaśnia te podobieństwa i rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? On dalej tłumaczy, siewca rozsiewa słowo. Czyli ziarno siewne to jest słowo. Wiecie, co ja robię teraz? Ja teraz sieję, rozsiewam słowo. Ja czytam Boże Słowo i będę je wyjaśniał, tak żebyście zrozumieli. I to jest to, co robi siewca. Ja teraz jestem siewcą. Każdy, kto będzie się dzielił słowem z innymi ludźmi i będzie starał się wyjaśnić, tłumaczyć, pokazywać, naprowadzać, żeby człowiek to zrozumiał, to taki człowiek jest siewcą. Także siewcą jest każdy z nas. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie rozsiane słowo, są ci, do których, gdy usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Jak ja teraz mówię do was, to słowo wpada w glebę. Najpierw tutaj, tędy wchodzi to ziarno. Gdzieś tam przetwarzane jest tutaj i spada na poziom serca i doznajecie emocji. Ja doznawałem takich emocji, że mówię, Boże, sorry, no powiem tak jak mówiłem, bujaj się. Nie, to mi nie pasuje. Nie akceptuję Cię takiego, odrzucam Cię. Ja naprawdę kiedyś się zbuntowałem przeciwko Bogu i mówię, nie chcę z Tobą mieć nic wspólnego, jesteś potworem, jesteś okrutny. Patrzę na to, co się dzieje dookoła. Jesteś Bogiem? Wszechmogący? Nic nie robisz? Potworem jesteś. Dopiero później musiały minąć lata, wiecie co? Na szczęście Bóg nie obuchem mnie tak walnął, bo On jest delikatny.
ale dotarł do mnie z taką mocą, jakbym dostał obuchem w łeb. I on tutaj mówi tak: tymi na drodze, gdzie rozsiane jest słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Jak mówię to do was, to uwierzcie mi, dopadnie was szatan i zacznie wam mówić: a, tutaj spokój, takie gdzieś tam drżdymały, ten facet opowiada. Tam ktoś napisał w komentarzu którymś, że jakieś tam właśnie takie drdymały starszego pana, czy coś takiego. Tak, tak, przychodzi szatan i daje takie myśli. On potrafi nam sugerować w głowę. Nie wiem, jaka jest technologia w tym czwartym wymiarze, ale on potrafi sugerować. Mało tego, on potrafi, wiecie co, chorobę zamontować w człowieku. On potrafi ująć tą chorobę. Szatan potrafi te rzeczy robić. Po to, żeby fałszywe cuda pokazywać. Przepraszam. Momencik, odbiorę tylko do telefonu jakiś dzwonek. Sekundkę przerwę. Nie uwierzycie, ale zadzwoniła do mnie sztuczna inteligencja. Robot. O kobiecym, bardzo miłym głosie. Tylko zadałem jej pytanie o kolor jej oczu. To odpowiedziała: niestety nie posiadam takiej informacji. Ona nie wie, jaki ma kolor oczu. Można zadać, wiecie co, naprawdę w tej chwili roboty nas atakują, ta sztuczna inteligencja nas atakuje. No mam świetną zabawę z tym. Tam w sprawie ekologii coś chciała rozmawiać ze mną, ale to jest, no naprawdę, to jest mega, mega zabawa. Spróbujcie, jak czasami zadzwoni do was coś takiego, bo to nie ktoś, tylko coś takiego, zadajcie pytanie właśnie o kolor włosów, oczu, o to, a męża czy dzieci w jakim stanie zostawiła w domu, jak poszła do pracy. Takie zwyczajne ludzkie pytanie. Nie potrafią odpowiedzieć na to. To jest niesamowite. Takich czasów doczekaliśmy. Ale wracamy do siewcy i do ziarna. No to jest też właśnie przejaw. Ta sztuczna inteligencja to jest też przejaw działania szatana, który dehumanizuje wszystko. Odczłowiecza, odmurzcza nas, a przede wszystkim, wiecie co, to jest takie obrzezanie serca, niszczy serce każdego człowieka. No i on to właśnie robi. Jezus tutaj mówi tak: przychodzi szatan, wybiera słowo zasiane w nich, czyli to, co ja mówię w tej chwili, jeżeli w kimś kogoś zaciekawiło, to szatan tam nie ma dostępu. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A? Zobaczcie. A innymi, czyli każdy z nas może być jakimś z tej grup ludzi, a innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Znacie taki stan? Kurczę, jak ja będę żył za pół roku? Idzie nowy ład. Jak ja będę żył? Bóg mi mówi: nie martw się, ja cię chronię. Na mojej skórze daje mi dowód. Mało tego, na moich organach wewnętrznych daje mi dowód tego, i na ptakach, które w tej chwili jedzą za oknem, bo mam tutaj masę ptaków, moja żona powiesiła 3 karmniki, które są okupowane przez ptaki. I wiecie co, ona ma miękkie serce i te ptaki Bóg karmi. I on przemawia do mojej żony i mówi: zrób te kulki takie z margaryną i z ziarnem i wystaw, one będą szczęśliwe. I ona to robi. I Bóg karmi te ptaki. A Jezus mówił kiedyś: popatrzcie na ptaki, ty się martwisz o to, co będziesz jutro jadł? Za co zapłacisz czynsz, podatek? Nie martw się, ja to wszystko mam dla ciebie. Dostałem z KRUS-u za miesiąc zwolnienia 390 zł. 390 zł dostałem. Ale wiecie co? Bogu dziękuję, bo zabezpieczył mnie na zimę. Mogłem odłożyć parę złotych, że tą zimę jestem w stanie przeżyć, pomimo że nie pracuję zawodowo, nic nie robię. Nie jestem w stanie. Jestem w fatalnym stanie, który generuje też jakieś tam koszty. I nie muszę polegać na ubezpieczeniu z KRUS-u czy z ZUS-u. Z ZUS-u miałbym więcej, ale zawiesiłem w ZUS-ie działalność na czas zimy, bo tak robię zawsze. I przechodzę na KRUS, ponieważ mam trochę ziemi.
No i objął mnie KRUS swoim ubezpieczeniem, a w KRUSie to 390 zł jest. 3,30 dziennie. Nie wiem, czy można przeżyć za to. Może i można. Ale Bóg mi mówi, nie przejmuj się. Ja dbam o ciebie. Jak spalił nam się dom, ludzie pytali, no i co ubezpieczenie? Żadne ZUS, ten z PZU wypięło się na nic. Oczywiście znalazło takie gdzieś formalne jakieś niedociągnięcia, bo tych przepisów jest w tej chwili tyle, że nie sposób, mając stary dom, sprostać tym przepisom i nie dostaliśmy ani złotówki odszkodowania, ale Bóg mówi, no nie martw się. W pół roku odbudowaliśmy dom. To było trudne, ciężkie, ale wiecie co, nie straciliśmy ufności i wiary i Bóg nas zabezpieczył. Bóg jest naprawdę dobry, jest kochany, jest piękny. Nie dlatego, że ja jestem dobry. On jest dobry, bo ja w to wierzę. I dlatego doświadczam takich stanów. Wiem, że masa z was przeżywała takie stany, takie momenty, kiedy Bóg was zabezpieczył, ubezpieczył. I dlatego ułuda bogactwa i pożądanie innych rzeczy zaduszają słowo. Nie. A, międzyciernie, to są ci tak, ułuda bogactwa, zmartwienia i tak dalej, zaduszają słowo. Ono nie musi być zaduszone przez te wszystkie rzeczy. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Wiecie co, ja w tej chwili sieję to ziarno. Ja nie wiem, ilokrotne będzie ten siew, ilokrotny owoc wyda. Pierwszy film, który oglądałem, weszło na ten film, no, otwarć było 1600. Nie wiem, czy 1600 osób obejrzało. Podejrzewam, że z 1000 obejrzało. Żeby 1000-krotny owoc wydało słowo, które Bóg zasiał w moje serce i ja dalej sieję i to wydaje taki owoc. Tak, jest to możliwe. Tu jest dobra gleba. Ja byłem każdą z tych gleb, wierzcie mi. Jeżeli jesteś taką glebą, że usłyszysz, zachwycisz się, za chwilę przyjdzie szatan i wybierze to, nie przejmuj się. Jeżeli jesteś taką glebą do tego, że nie masz korzenia, jesteś niestały, nie martw się tym. Bóg moją glebę przeorał tyle razy, przekultywował, wiecie co, głęboszem przeciągnął. Przeorał to tak, że ojej, że stała się glebą naprawdę zasobną i wydającą wielokrotny owoc, wielokrotny plon. Jeżeli jesteście tą z glebą zasianą, gdzie ziarno wpada między ciernie, nie martwcie się tym. Przyjdźcie z tym do Boga i powiedzcie, Boże, jestem do niczego. Nie nadaje się do niczego. Bóg was przeora i zrobi z was na tą dobrą glebę. Przede wszystkim zrobi was uczniów. A jak będziecie uczniami, to będziecie dalej siewcami, będziecie siadli. Ale wracam teraz do tej przypowieści, bo tak przelecieliśmy ją tak bardzo, tak no, zgrubnie, że tak powiem. Ale teraz chciałbym, żebyśmy sobie dokładnie zobaczyli, bo to jest w środku tego, co czytaliśmy, jest ten trudny moment, najtrudniejszy. I odpowiedział im, bo oni pytali, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. W samym sercu tej przypowieści jest ta straszna rzecz, ten okrutny Bóg, okropny Bóg nie do zaakceptowania. I pytałem się, Boże, co to znaczy? Jak ja mam wierzyć w Ciebie i ufać Ci, jeżeli Ty jesteś takim podłym Bogiem? Wybrałeś sobie jednych do pieca, a drugich do zbawienia dla siebie. Wracamy do początku, 4.1. Jezus wsiada do łodzi, wypływa na jezioro, żeby ta tafla mogła ponieść te słowa i mówi do tych ludzi te słowa. Że siewca sieje, jedno ziarno pada tu, jedno tu, drugie tu, trzecie tu. I na końcu mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Żebyśmy zrozumieli ten kawałek plus ten 10 wiersz, bo tu przeczytałem 9, kto ma uszy ku słuchaniu, 10. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I wtedy im odpowiedział. Żebyśmy mogli to zrozumieć, musimy wkręcić sobie film i widzieć. Normalnie kamera i wiecie co? Musimy widzieć tą scenę. Jezus kończy nauczanie, kończy mówić o tym siewcy, o tych glebach i krzyczy, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. No i co dalej się dzieje? Między tym wierszem 9, gdzie on krzyczy, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, a 10, a gdy był na osobności, co tu się dzieje? Co tutaj, co się stało? Co tutaj ma miejsce?
sfabularyzujemy to. Jezus jest na łodzi, na jeziorze, tam ma może ze dwóch chłopaków, którzy wiosłują, może więcej ich tam jest. I co się musi dalej stać? No muszą dopłynąć do brzegu. Pewnie Jezus powiedział chłopakom, płyniemy do brzegu. No i chłopaki płyną powolutku, płyną do brzegu. Minęło tam 3 minuty, 2, może 5 minut. Jezus wychodzi z łodzi. Wychodzi z łodzi na brzeg, a tam jest tłum, tłum ludzi, którzy siedzą. Wiecie co, tacy patrzeni w niego, zasłuchani. No i Jezus, żeby był na osobności, tu gdzie jest tłum, on z tłumu odszedł na osobności, czyli musiał pójść daleko, za górę może gdzieś, może za jakiś lasek, gdzie był na osobności. To jakiś pewnie gdzieś za górką musiało być jakoś. Co on musiał zrobić? On musiał omijać tych ludzi. Tam były matki z dziećmi, tam byli faceci, tam młodzieńcy byli. Lubili Jezusa. Lubili, bo zawsze tam, gdzie był Jezus, tam zawsze coś się działo. Co się działo najczęściej? Gdyby opisać wszystkie cuda uzdrowienia, które Jezus uczynił, to ksiąg by nie starczył, tak jest napisane w Biblii. Czyli najczęściej tym, co miało miejsce, to były cuda. Zawsze był ktoś cierpiący, zawsze był ktoś potrzebujący wsparcia, pomocy. A bywało, że byli głodni. Co wtedy Jezus robił? Mówi, macie coś jeść? No mamy 3 chleby. Czy tam 3 ryby i 5 chlebów. Chleby to były takie, wiecie co, takie placki, cieniutkie takie placki, podpłomyki takie. No i ktoś miał 5 chlebów i 3 ryby. No to Jezus mówi, dawajcie. No i brał, łamał najpierw brotem chleb i mówi, ojcze, dziękuję ci, bo wiedziałem, że to zrobisz dla nich. Łamał ten chleb, podawał chłopakom, swoim apostołom i oni dawali dalej, dawali dalej, dawali dalej. Znowu każdy łamał, dawał dalej. Te chleby musiały rosnąć w ich dłoniach. Jak dostał ktoś taki trójkąt, w pewnym momencie patrzy, o, mi się wydawało, że brałem trójkąt. Dobra, łamie i znowu trójkąt daje kolejnemu. I ten kolejny bierze ten trójkąt i ucieszył się, bo głodny jest, wiecie, co tutaj siedział parę godzin, daleko od domu. Ale patrzy, o, połówka jest znowu i łamie dalej i rozdaje. I 5000 ludzi potrafiło być nakarmionych. Takie rzeczy miały miejsce. I to były naprawdę, wiecie co, to światło i dźwięk. Naprawdę, no, to jazda bez trzymanki. I ludzie siedzą tutaj, patrzą, Jezus skończył przemowę. Na końcu woła, apeluje, kto ma uszy, niech słucha. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, ale nikogo nie uzdrowił. Chleba dzisiaj nie było. No i tak wiecie, to tak patrzą, a no fajny Jezus, fajnie mówi, ale głodny jestem, burczy mi w brzuchu. A ten tam, o, taki biedny, tak go boli tam i nawet nie stękał, nie wołał, Jezu, ulituj się nade mną, nic, i Jezus nie stanął, nie zatrzymał się. I wiecie co, tak ludzie, tacy rozczarowani tak patrzą, a dzisiaj nie było żadnych cudów. I tak Jezus przechodzi, przeskakuje ponad tymi ludźmi, omija ich. Omija i w pewnym momencie jest na osobności. I tutaj pisze, w 10 wierszu jest klucz. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. 12 to byli ci, którzy byli z nim zawsze, bo on im mówił, każdemu z nich osobno, pójdź za mną, chodź za mną, chodź, uczynię cię rybakiem ludzi. Chodź, nie bój się o dom, o jedzenie, chodź, zabezpieczę ci to. I on wybrał 12, żeby z nim byli. Oni byli z nim bardzo blisko, byli z nim cały czas. To było coś pięknego, wiecie co? Z nim jedli, spali gdzieś tam, załatwiali się, chodzili przez całą Judeę, dzisiejszą Palestynę, byśmy powiedzieli. Chodzili wiele kilometrów, ile oni tam nas chodzili przez te 3,5 roku. I oni byli z nim zawsze. Ale tutaj jest napisane, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12. A, czyli oprócz 12, na osobności z Jezusem jeszcze iluś tam jest, powiedzmy 30, może 70, nie wiem. Biblia nie mówi. Ale byli tam i wiecie co? I oni tak, Jezu, mistrzu, kurde, no ty opowiadasz nam ptaszki, gdzieś tam ziarenka. O co chodzi? O co kaman? Wiecie co? Jezus był bardzo przystępny. On nie był taki Bóg, to nie był taki Bóg, że o, nie podchodź, wiecie co, bez kija to nie podchodzi. Nie. To był ktoś tak serdeczny, tak ciepły.
tak dobry, że wiecie co, ladacznicy, Biblia mówi, cykciarze łazili za nim, bo on był dobry, on nikogo nie osądza, nikogo nie ocenia, on był po prostu dobry, on był kochany, kochający, przy nim każdy mógł się dobrze czuć, nigdy nikomu niczego nie wytknął, on po prostu kochał każdego człowieka, nie mówił, stary, kiedy ty przestaniesz palić, albo do drugiego, ty tak żłopiesz to piwo i żłopiesz, kiedy przestaniesz żłopać to piwo, zadbaj o dom swój. Nie, on tego nigdy nie powiedział żadnemu człowiekowi. Wiecie co, ludziom przy nim było głupio palić czy pić, czy się obżerać. Głupio było, bo on był taki delikatny. I nigdy słowa nie powiedział. Niesamowity Bóg. Dlaczego oni tam byli razem z 12? Bo 12 to wiadomo, oni tam, jak Jezus odchodził, to oni wiedzieli, że nie mogą go zgubić, no muszą iść za nim. Ale byli tam ludzie, którzy słuchali i wiecie co, nie kapowali w ogóle o co chodzi. Co on mówi, te ptaki, te ziarna, co jest grane? Nie, ja muszę to wiedzieć, ja muszę to wiedzieć. No nie było chleba, okej, ale chleb tam nieważny. Ja muszę wiedzieć, co autor miał na myśli, przepraszam. Co ten Jezus miał na myśli, co on chciał powiedzieć? Nie mogę go zostawić. I wiecie co, i oczami go tam śledzili, nie puścili go wzrokiem, żeby nie zgubić go gdzieś. I tak, wiecie co, ukradkiem szli. I w pewnym momencie była ich grupka ludzi jakaś. Ale dlaczego oni poszli za Jezusem? Bo nie rozumieli. A ta cała reszta rozumiała? Też nie rozumiała. Ale co oni zrobili? Oni przyszli i powiedzieli, Jezu, o co chodzi? O co chodzi z tymi podobieństwami? I Jezus wtedy mówi im tak, wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Teraz ja dodam zdanie w nawiasie, bo pytacie, bo was to interesuje, bo wy tym żyjecie, bo to słowo zapadło głęboko w waszą glebę, w waszych serc i domaga się wyjaśnienia, domaga się zrozumienia. Bo wy nie przyjmujecie tego, tak jak wiecie, co czasami ludzie czytają i oto Słowo Boże i odkładają na półkę. Wiecie co, to jest dzisiaj najczęstsze zachowanie przy Biblii. Ale są ludzie, którzy przeczytają i mówią, buntują się, ja taki jestem, ja jestem buntownikiem tutaj w tym sensie. Takim rebeliantem jestem. Mówię, Boże, nie zgadzam się na to. Ty nie możesz taki być. I dopiero jak Bóg mi to objawił, bo ciągle wierciłem mu dziurę w brzuchu, ja już to mówiłem. Ja ciągle mówię, Boże, o co tu chodzi? I nagle wiecie, co takie. Taki był kiedyś pomysłowy dobronik. Taka piłeczka zawsze tam takie pik, pik, w główkę robiła i on nagle zajarzył. Nagle zrozumiałem. Ja tak miałem. Miałem tak wielokrotnie. Ale dlatego, że ja pytam, ja doszukuję się. Mówię, o co chodzi? I on mówi, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, bo wy poszliście za mną, żeby mnie nie zgubić, bo wy przyszliście, bo się tym interesujecie, bo wy tym żyjecie, bo dla was Królestwo Boże to jest coś tak ważnego, jest ważniejsze niż chleb, ważniejsze niż zdrowie. Wam powierzono tajemnicę Królestwa. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, ci, co tam zostali, wszystko podaje się w podobieństwach, wszystko się podaje w formie takich zagadek, rebusów, żeby się zainteresowali, żeby sięgnęli po to, żeby zadali sobie pytanie, o co tu chodzi? Nie, ja muszę to wiedzieć. Boże, ja muszę to wiedzieć. Dlaczego oglądasz teraz to wideo? Bo coś cię trzyma, coś cię pociąga. Wiecie, co was pociąga? Jezus powiedział, jeśli Ojciec was nie pociągnie, to was nic nie pociągnie. To was Bóg pociąga. Bóg pociąga każdego człowieka w sercu, ale Bóg nie może tego zrobić tak, jak szatan czasami pociąga ludzi i mówi, będziecie pod przymusem nosić maski, będziecie szczepieni pod przymusem, nastawicie ramię, będziecie szczepieni, my wam taką pandemię strachu sprzedamy, że będziecie przyjmowali wszystko z radością, oddacie wolność sami, tak robi szatan, natomiast Bóg nie. Bóg zaszczepia ciekawość, zachęca, Bóg wabi. Wiecie co? Bóg wymyśla sposoby na to, żeby
To tak jak z dziewczyną. Chłopak robi wszystko, żeby zwróciła na niego swoją uwagę. A ona oczywiście udaje, że nie, ona nie widzi. On tam, wiecie co, tutaj się wypindrzy włosy, to pręży się klata, wiecie co. Gdzieś tam czasami jakieś oko puści. Ona nie widzi. Ona wszystko widzi. Bóg jak zdobywa nas jak oblubieniec oblubienicy. On nas kusi, on nas wabi. On chce nas zdobyć. I on podaje wszystko w formie przypowieści i rebusów. Cały Stary Testament to jest jeden potężny rebus. Odkryłem wam kawałek tego rebusa w historii Jerycha, w poprzednim odcinku, w piątym. Odkryłem wam to. Niektórzy pewnie wysłuchali tego i powiedzieli, tam starszy pan coś tam, starszy dziad, stary dziadek coś tam wymyśla sobie. Ale byli pewnie tacy i byli, bo do mnie piszą, dzwonią i mówią, kurczę, facet, ale ty mi odkryłeś rzeczy. To nie ja, bo gdyby Bóg im tego nie odsłonił, to ja tylko mówię, nazywam słowo, które jest. To Bóg odsłania. Wiecie co, jakieś klapki spadają. Człowiek nagle zaczyna widzieć. Tym na zewnątrz, tym, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i nie ujrzeli. Bo jak nie włożą w to wysiłku, to nie pójdą za tym. Dajcie ludziom coś za darmo. Zlekceważą to. Jak włożą wysiłek, to będą cenili wartość. Aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie rozumieli. Żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Jeżeli się nie nawrócą, nie dostąpią odpuszczenia. Ale celem Boga jest to, żeby się nie nawrócili? Nie. Celem Boga jest to, żeby się Go uchwycili, tak jak wy się uchwyciliście i żebyście drążyli temat. O co tu chodzi, Boże? Nie rozumiem tego. Czytam Księgę Apokalipsy. Wiecie, co tutaj pisze w Księdze Objawienia? A od tych trzech plag, to jest od ognia i dymu i od siarki wychodzących z ich pysków wyginęła trzecia część ludzi. 3 miliardy ludzi. Bo to jest o ostatnich wydarzeniach na świecie. Albo w innym miejscu. I ukazał się wielki znak na niebie. Oto ogromny rudy smok mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. Rozumiecie coś z tego rebusu? Albo chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Co to za wszetecznica, co nad wielu wodami się rozsiadła? Ale ten rebus ma swoje rozwiązanie. Tylko Biblia może odpowiedzieć na to. Interpretacja Biblii. Biblia się interpretuje sama. I czytam 15 wiersz, bo przeczytam 17:1, a teraz 17:15 i mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. A wszetecznica, ta kobieta, pijana krwią świętych i krwią męczenników, powiem wam, to jest kościół, to jest jakiś kościół, który był pijany krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. Ona się rozsiada, ta kobieta rozsiada się nad wielu wodami, czyli panuje nad całym światem. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, a miała w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości i nierządu. O, jakie rzeczy, wiecie co, same rebusy, jeden potężny rebus. Jak ja to kiedyś czytałem, studiowałem ze Świadkami Jehowy, najpierw w kościele katolickim, chodziłem do księży, bo ja budowałem kościoły, wtedy miałem z klerykami bardzo dobry kontakt, ale jak im zadawałem pytania, to oni, nie, my nie studiujemy, nasza teologia, to nie. I nikt mi nie mógł odpowiedzieć, ze Świadkami Jehowy, bo oni wymyślali cuda, niewidy. Wiecie co? Ale mi się nie przekładało na rzeczywistość. Potem z adwentystami już było inaczej. Jak trafiłem do adwentystów, bo rzeczywiście ta układanka, te pucle zaczęły wpadać na swoje miejsca i mówię, wow, coraz bardziej prawdopodobne to jest. Aż w końcu dzisiaj Bóg mi pokazuje, wszystko mam, wiecie co, jak na dłoni. Widzę rzeczywistość, w której żyjemy.
To wszystko jest odsłonięte, odkryte, bo Bóg chce odkryć to przed każdym z nas. Nie ma lepszych. Bardziej wykształcony teologicznie to lepiej rozumie. Nie, to jest, rzadko to idzie w parze. Uwierzcie mi, rzadko. Ja bym powymyślał studia, te wszystkie wyższe szkoły teologiczne, wiecie po co? Żeby ludziom zabrać poznanie Boga, od Boga, które jest, bo tylko od Boga jest poznanie. Bo poznanie, oczywiście dobrze jest wiedzieć o wielu rzeczach, wykształcenie jest rzeczą dobrą, ale dzisiaj my mamy tendencje takie, że spoczywamy na laurach. Mam dyplom, taki magisterium, o, mam doktorat, o, jestem profesorem zwyczajnym. Ale to jest uda, zwiedzenie. Rzadko to idzie w parze, bardzo rzadko. Jezus był nikim, dlatego pytali się faryzeusze, ci, wiecie co, ci wszyscy biskupi, prałaci, ci wykształceni teologowie tamtych czasów, mówili, kurczę, no skąd on ma tą mądrość? No przecież ten facet nie chodził do żadnych szkół. To cieśla jest, przecież on młotkiem walił tylko i dłutem pracował. Skąd on to miał? On całe dnie i noce spędzał na rozmowie z ojcem, studiował pisma, rozmyślał, pytał, ojcze, o co tu chodzi? On miał poznanie takie samo jak my. Takie samo. Jezus stał się człowiekiem, takim jak ja, jak ty. Ma dostęp taki sam, jaki ty masz dostęp. My wszyscy to samo możemy wiedzieć. Różnica była, dlatego że on był zrodzony z Boga, a my z Ojca Ziemskiego, fizycznego, z człowieka. Był zrodzony z Marii, czyli jest w pełni człowiekiem, całkowicie człowiekiem, takim jak ty i jak ja. Tylko że nigdy nie zgrzeszył. Nigdy nie zgrzeszył. Zwyciężył grzech w ciele. To jest coś nieprawdopodobnego. My też to możemy. Możemy zwyciężyć grzech. Nie możemy polegać na tym, że zwyciężyliśmy grzechy. Nie. Nie wolno nam na tym polegać. Polegamy tylko na tym, co Jezus dla nas uczynił. Bo Jego przelana krew jest dla nas biletem do nieba. Jest gwarantem wejścia do zbawienia, do wieczności. Czy teraz zaczynacie czuć i rozumieć, o co tutaj chodzi? Gdy był na osobności, pytali go ci, którym to ziarno wpadło gdzieś głęboko w serce i nie dawało spokoju. A jak po tygodniu zapomnieli, że kurde, coś tam kiedyś mówił Jezus, ale nie pamiętam, co to było. No wtedy rozpoznali, Boże, ja jestem tą glebą, do której zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Jak ja to odkryłem, mówię, Boże, to ziarno we mnie zapadło, ja nawet nie wiem, co to było. Nie pamiętam, co to było. Jest ratunek dla takiej gleby. Jest. Ja wtedy przychodzi i mówię, Boże, ja jestem przegrany. Przepadłem, bo jestem tak słaby. Ale Ty jesteś potężnym Bogiem. Daj mi to. I doprowadził mnie dziś do tego miejsca, gdzie we mnie On zwycięża. Komórki nowotworowe On we mnie wyniszcza. Nie wiem, jak On to robi. Uruchamia te mechanizmy, tam jest masa tego wszystkiego. Uruchomił cały mój mózg. Ja się uchwyciłem wiarą, mówię, Boże, trzymam Cię. Bo to jazda bez trzymanki jest, trzymam Cię. I Bóg to robi. I wiecie co? Na planie fizycznym Bóg walczy w moim ciele, w moim organizmie, ale na planie duchowym, w mojej duszy, czyli to moje ja, w którym wszystko jest. On toczy bój i walkę i wojnę o to, żeby On był na pierwszym miejscu. Żeby On zasiadał na tronie mojej istoty. Żeby Jego Duch, Duch Święty, tak Biblia to nazywa, żeby Jego Duch mógł zamieszkać we mnie, w moim sercu. Żeby moje serce było świątynią Ducha. Żebym ja był świątynią Ducha. Ja byłem kiepską świątynią, wiecie co, taką zapaskudzoną. Naprawdę, to jest nadzieja dla każdego z nas. Bo jeżeli taka świątynia jak ja, tak zniszczona, tak zdewastowana, tak, wiecie co, zepsuta, zaniedbana, ja nie dbałem o to miejsce najświętsze, miejsce święte. Nie dbałem o to wszystko, co dookoła tam jest i wyniszczyłem tą świątynię do tego stopnia, że rak się pojawił. Bóg powiedział, ja odnowię tą świątynię. Najpierw odnowił świątynię mojej duszy, że powiedział, nie bój się śmierci.
Ja zapłaciłem za Ciebie i masz zbawienie, we mnie masz zbawienie. Ja jestem gwarantem Twojego zbawienia, bo jestem Bogiem, który Cię kocha, jestem miłością. Ale też uporządkujemy tę świątynię w czasie, także nie umrzesz, będziesz żył. Modlę się teraz do Boga, żebym nie spaprał tego, nie zepsuł. Tak jak kiedyś był taki król Hiskiasz, który też miał umrzeć, zachorował na chorobę jakąś i zaczął rozpaczać. Boże, nie chcę, Boże, nie chcę. Nie chcę umierać. I wiecie, to tak, bo przyszedł do niego prorok i powiedział, słuchaj, umrzesz. Umrzesz na tą chorobę, tak mówi Pan. Uporządkuj swój dom i pójdziesz do sypialni. Bo śmierć nie jest problemem, ale dla niego była problemem, bo on chyba nie dowierzał. Wiecie co, i nie umarł. Bóg mu dodał jeszcze 15 lat do tego. Jeszcze na znak się umówił z nim. To w ogóle niesamowita historia. I przedłużył mu życie o 15 lat. Także żył długie lata królowo. Ale wiecie co, on zrodził Manasesa. Potwora, który składał dzieci w ofierze. Potwór dosłownie. Ale wiecie co, ten Manases będzie zbawiony. Ten potwór będzie zbawiony też. Nawrócił się. Gdzieś pod koniec swojego życia, w ostatnim momencie. Więc jest nadzieja dla każdego, jeżeli taki Manases będzie zbawiony. Taki bandzior, który obok Jezusa wisiał na krzyżu. Bandzior, bo my mówimy łotr. Nie, taki łotr. Bandzior, który pewnie nie jedno życie ma na swoim koncie. Wisiał obok Jezusa. Dwóch bandziorów. Jeden mówi, no co, no weź ty zrób coś. No weź, zrób coś. No przecież możesz coś zrobić. I tam szydził z niego. Pomimo bólu, wiecie co, jeszcze stać go było na coś takiego. Ale ten drugi nagle zobaczył, bo gdzieś słyszał o Jezusie, wiedział o Jezusie, że to jest tak szlachetny, ktoś tak niesamowity, który zmarłych wzbudzał, uzdrawiał, ofiarowywał wszystko. A teraz nawet modli się, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Tam tym na dole gapią wszystkim, którzy wołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj. I ten widzi to wszystko i mówi, Jezu, Jezu, jeśli Twój Ojciec jest tak dobry, wspomnij na mnie. Wspomnij, ja nie mam nic, żadnego dobrego uczynku, ale jeżeli taki jest dobry Twój Ojciec, Twój Bóg jest taki dobry, to wspomnij na mnie. Wiecie co? I to był miód, który się wlał w serce Jezusa. I Jezus mówi, zaprawdę, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Nieważne, czy przecinek jest przed tym, powiadam Ci, dziś przecinek będziesz ze mną w raju, czy powiadam Ci, przecinek, dziś będziesz ze mną w raju, bo on i tak nie był w raju w tym dniu, bo zmartwychwstanie będzie miało miejsce na końcu historii świata, przy przyjściu Jezusa, a tego przedziału czasu od śmierci łotra do zmartwychwstania dla niego nie ma, on nie istnieje. Jest klatka stop klatka. Więc on usłyszał obietnicę, że dziś będzie w raju. I wiecie co, kiedy ten łotr otworzy oczy, ten drugi nie. Ten drugi otworzy oczy też dziś, ale 1000 lat później. Po 1000-leciu i zobaczy Boga swojego, któremu ulegał przez całe swoje życie i na samym końcu, kiedy Jezus obok niego wisiał, też posłuchał tego głosu szyderstwa. To był szatan. To przy zmartwychwstaniu, które będzie zmartwychwstaniem, którego Bóg dokona. Szatan wtedy powie, że ja jestem waszym Bogiem. To będzie po tysiącu latach. Księga Objawienia to tłumaczy, Księga Daniela. Wiecie co? Jest ratunek i zbawienie dla każdego. Dla Ciebie, dla mnie. Biblia to jest jeden potężny rebus. Bóg zostawił nam ten rebus, żebyśmy mogli mieć rozpoznanie. Żebyśmy mogli Go poznać, jaki On jest. On jest Bogiem miłości. On wymyśla takie sposoby, żeby w ludziach obudzić to zainteresowanie, to zaciekawienie, tą chęć. Boże, chcę Cię poznać. Dlatego jest to wszystko napisane w postaci przypowieści, ale ludzie to bagatelizują i mówią, nie, to dla teologów, to trzeba lata studiować w seminarium gdzieś, w jakiejś akademii teologicznej. To nie jest dla mnie. Nie, to jest dla Ciebie i dla mnie. Dla każdego z nas, dla maluczkich. Bo to, co jest byle jakiego, u świata wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co jest mocne. Tak mówi Biblia, liście do Rzymian. To, co jest niskiego rodu, to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Wiecie co? To jest dobry Bóg. On kocha i tych głupich, i tych mądrych. Wszystkich kocha. Tylko zaprasza nas i zachęca i mówi,
Chodźcie do mnie wszyscy. Chodźcie do mnie wszyscy. Ja mam dla was odpocznienie. Ja mam dla was zbawienie. Ja mam wszystko dla was. Dziękuję. Kolejna godzina za nami. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem. Ktoś mi pomaga w czasie najcięższych prób. Wiem, że ktoś mnie widzi, wiem, że ktoś się troszczy, bo ktoś mnie prowadzi. Świat nie jest snem, stworzenie o tym zapewnia mnie. Jeśli ten świat istnieje, to wiem, że Bóg na pewno jest. Wiem, że On mi pomaga w czasie najcięższych prób. Wiem, że On mnie widzi, wiem, że On się troszczy, bo to On mnie prowadzi poprzez najciemniejszą noc.